Dzień dobry, Grzegorz Szałkowski. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na pierwsze wakacyjne wydanie studia grupy Orlen. Oto najważniejsze tematy, o których dziś będziemy mówić. Pierwsze auta w loterii Orlenu rozdane. Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Kongres Polska Chemia w Płocku. Duży, rodzinny samochód w prezencie tuż przed wakacjami to możliwe dzięki loterii adresowanej do klientów stacji Orlen. 10 laureatów odebrało z rąk prezesa Daniela Obajtka i Roberta Kubicy kluczyki do nowych aut na jednej z warszawskich stacji. Zdobywcy głównych nagród w loterii przybyli wraz z rodzinami. W przypadku niektórych ta rodzina wkrótce się jeszcze powiększy. Tym bardziej informacja o nowym, dużym, rodzinnym aucie musi cieszyć. Na pewno w pierwszej chwili niedowierzanie. W zasadzie do tej pory jeszcze nie wierzę, że mamy nowy samochód. Jeszcze troszkę czasu zajmie przekonanie się, że jest nasz. Samochód wygraliśmy właściwie przez przypadek. No, zajechaliśmy na stację, na której w ogóle mieliśmy się nie zatrzymywać, mieliśmy jechać dalej. Kupiłem kawę, sprzedawca namówił mnie jeszcze na kupno ciastka, no i akurat trafiła się szczęśliwa zrabka, którą zrapała moja żona, no i trzy samochody. No, ten samochód w moim życiu wniesie wiele radości i uśmiechu na twarzy, no i myślę, że szerokości na naszych polskich drogach. Pierwsza trasa, jadę na Lubań, do rodzinnego domu. Kluczyki do nowych aut wręczał prezes Daniel Obajtek i Robert Kubica. Szef zarządu Orlenu nie krył radości z wrażeń, jakimi dzielili się z nim szczęśliwi zdrabkowicze. To jest taka emocja, to jest też taka pomoc w jakiś sposób rodzinie. Ci ludzie się cieszą. Ja bardzo się cieszę, opowiadają mi kulisy całych tych swoich decyzji, które podjęli nawet w trakcie, jak wszyscy powoływali się na naszych sprzedawców, których serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pracę. Dobra praca naszych ambasadorów na stacjach oraz atrakcyjność loterii i duża ilość nagród sprawiają, że już pierwsze miesiące zabawy w zdrapywanie nagród przyniosły dobre wyniki biznesowe. Jesteśmy zadowoleni z tej popularności. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami jesteśmy w trakcie, ale te założone cele, które założyliśmy sobie na każdy kwartał, spełnia na dzień dzisiejszy ta loteria. W loterii można wziąć udział do końca roku. Jej zasady są proste. Każdy, kto zdecyduje się na zakup jednego z 14 zestawów promocyjnych Stop Cafe, będzie mógł wylosować konkursową zdrapkę. Pozostało jeszcze kilkadziesiąt samochodów do wygrania i mnóstwo innych nagród wraz z wyjazdami na wyścigi Formuły 1. Jak zawsze o tej porze akcjonariusze PKN Orlen uczestniczą w walnym zgromadzeniu, podczas którego zapadają ważne dla naszej spółki decyzje. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz udzielenie absolutorium i akceptacja sprawozdań za 2018 rok to najważniejsze z tych podjętych podczas tegorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen zatwierdziło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jej zarekomendowana przez zarząd koncernu pod kierownictwem prezesa Daniela Obajtka wysokość jest rekordowa, wynosi 3,5 zł na akcję. Termin wypłaty ustalono na 5 dzień sierpnia tego roku. Do akcjonariuszy spółki trafi 1,5 miliarda złotych. Ponadto decyzją zwyczajnego walnego zgromadzenia absolutorium otrzymali wszyscy członkowie zarządu i rady nadzorczej PKN Orlen pełniący swoje funkcje w 2018 roku. Akcjonariusze zaakceptowali również sprawozdanie zarządu z działalności spółki grupy kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe, jednostkowe i skonsolidowane. Zwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa ustaliło skład Rady Nadzorczej w maksymalnej liczbie wynikającej ze statutu spółki, która po zarejestrowaniu uchwalonych zmian do statutu będzie mogła wynieść od 6 do 10 osób razem z przewodniczącym Rady Nadzorczej. Nowy skład Rady Nadzorczej, a także szczegółowe informacje dotyczące podjętych uchwał przez walne zgromadzenie PKN Orlen dostępne są na stronie orlen.pl. W Orlen Arenie odbył się 6. Kongres Polska Chemia. Był podzielony na 5 bloków tematycznych. Każdy składał się z kilku debat lub prezentacji. Poruszane wątki odpowiadały najistotniejszym trendom kształtującym dzisiejszą chemię, temu co najważniejsze, ale także najtrudniejsze dla sektora. Podczas kongresowych spotkań nie zabrakło przedstawicieli naszej grupy. Orlen jest partnerem strategicznym wydarzenia od pierwszej edycji. W tym roku odbyło się wiele dyskusji o stanie branży chemicznej dziś i perspektywach na przyszłość. Kongres rozpoczęła debata strategiczna Chemia przyszłości – kluczowe kierunki rozwoju strategicznego sektora gospodarki. Prezesi największych spółek sektora oraz przedstawiciele administracji państwowej zastanawiali się, które ze światowych trendów mają największy wpływ na krajowy przemysł chemiczny i całą gospodarkę.
Najważniejsze jest połączenie kilku aspektów, czyli digitalizacja, kustomizacja, przemysł petrochemiczny, ale nie tylko petrochemiczny, ale generalnie cała gospodarka oparta na przemyśle niskoemisyjnym. PKN Orlen odpowiada na te megatrendy, między innymi dlatego planujemy inwestycje w farmy wiatrowe na Bałtyku. Dzięki temu chcemy mieć zieloną energię, z zielonej energii móc produkować na przykład w przyszłości wodór. Wśród kongresowych dyskusji nie zabrakło także, poza rozmowami o przyszłości i kwestiach biznesowych, debaty na temat roli kolejnych pokoleń przyszłych pracowników w innowacyjnych przedsięwzięciach rozwijających branżę chemiczną. Zaczynamy od młodzieży szkół podstawowych, która się spotyka w szkole średniej, żeby zobaczyć, jak robią to studenci. Potem tych studentów poprzez stypendia zachęcamy do tego, żeby przyszli do nas, do Anwilu i tym zaangażowaniem i pasją próbowali wdrażać to, co robili w mikroskali na studiach u nas już w przemyśle. W sumie podczas Kongresu Polska Chemia ponad 600 uczestników rozmawiało w Płocku o regulacjach środowiskowych, wsparciu konkurencyjności, surowcach przyszłości, bezpieczeństwie, inwestycjach i trendach regulacyjnych. Ludzie to jedna z wartości Orlenu. Ludzie, czyli pracownicy. Dbanie o nich na różnym etapie życia zawodowego to jedna z najważniejszych trosk pracodawcy. Także wtedy, gdy obchodzą swoje jubileusze pracy lub odchodzą na emeryturę. Właśnie z tymi grupami pracowników odbyło się spotkanie w Domu Technika. Były gratulacje z okazji 30, 35, 40 i 45-lecia pracy zawodowej oraz życzenia zasłużonego wypoczynku dla odchodzących z pracy. Zaproszeni goście otrzymali m.in. dyplomy gratulacyjne oraz podziękowania podpisane przez prezesa Daniela Obajtka, które w jego imieniu wręczali Wiesław Protasewicz, członek zarządu do spraw finansowych, oraz Anna Lewandowska-Romanowska, dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi. Wiesław Protasewicz podziękował za poświęcenie, oddanie i trud włożony w pracę na rzecz Orlenu, a także życzył sukcesów i zadowolenia z dalszej pracy, a tym, którzy przebywają już na emeryturze, rozwijania i realizacji swoich pasji. Czuję się po prostu spełniona jako pracownik, pracując tyle lat w tej firmie, no już ponad 24 lata. Miałam okazję przejść dosyć długą drogę zawodową, rozwoju i tak naprawdę mogę powiedzieć, że w tej firmie każdy może znaleźć miejsce dla siebie i tak naprawdę znaleźć takie miejsce, gdzie czuje się dobrze i robi najlepiej to, co potrafi. Spotkanie uświetnił występ skrzypaczki Patrycji Greckiej z Towarzyszeniem Pianisty Janusza Powolnego. Kwestie bezpieczeństwa zakładu produkcyjnego były tematem spotkania zorganizowanego przez PKN Orlen. Na nasze zaproszenie wzięli w nim udział eksperci oraz przedstawiciele płockich służb kryzysowych. Bezpieczne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego i doskonalenie współpracy z płockimi służbami kryzysowymi. Taki był cel spotkania, które odbyło się w płockiej siedzibie firmy. Zainaugurowało ono cykl warsztatów, które spółka przygotowuje dla instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Jesteśmy otwarci na dialog z każdą instytucją państwową, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Chcemy pokazać zakład od wewnątrz, jak działa to bezpieczeństwo, w jaki sposób informujemy społeczeństwo tutaj lokalne o ewentualnym zagrożeniach, o ewentualnych awariach, jakie mamy na terenie zakładu. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele administracji samorządowej i służb kryzysowych z Płocka i powiatu płockiego. Wspólnie z przedstawicielami Orlenu wybrali oni miejsca na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, które zobaczą uczestnicy kolejnych warsztatów zaplanowanych na jesień. Teraz najbliższe chwile poświęcimy na targi przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy Plastpol, których uczestnikiem od wielu lat ze względu na obszar produkcyjny, jakim zajmuje się w grupie Orlen, jest włocławski Anwil. W tym roku reprezentanci spółki także pojawili się na kieleckiej imprezie. Wydarzenie, będące jednym z największych tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, przyciąga każdego roku liderów branży i firmy współpracujące. Swoją ofertę zaprezentował również Anwil, jedyny polski producent suspensyjnego PCW. Plastpol to bardzo ważne miejsce na mapie targów, na których Anwil swoją obecność zaznacza już od wielu lat. Dla nas jest to doskonała okazja do zaprezentowania swojej oferty produktowej, ale również do poznania najnowszych trendów branży tworzyw sztucznych. Mamy tutaj możliwość spotkania się z kontrahentami.
Kieleckie targi są świetną okazją do zaoferowania szerokiej gamy produktów, co Anwil czyni od wielu lat, stawiając własne stoisko w hali targowej, co z kolei przekłada się na zainteresowanie klientów zarówno firmą, jak i ofertą włocławskiej spółki. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie. Przed rokiem po raz pierwszy zaprosiliśmy Was na rejs przyrodniczy po Wiśle. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego w tym roku dla płocczan i ich rodzin odbędą się aż 4 takie rejsy, a my już dziś zapraszamy po odbiór bezpłatnych wejściówek na to niebanalne wydarzenie. Z racji ogromnego zainteresowania w tym roku Orlen zaprasza wszystkich na 4 rejsy przyrodnicze po Wiśle. Pierwsze 2 odbędą się 30 czerwca w niedzielę i kolejne 2 6 lipca w sobotę. Razem z przewodnikiem przyrodnikiem będzie można odkrywać i podziwiać różnorodność gatunków roślin i zwierząt oraz cieszyć się otaczającą przyrodą. Obowiązkowym punktem rejsów będzie Wyspa Kormoranów, a być może także i bieliki, które są często spotykane na tym odcinku Wisły. Uczestników wycieczek przyrodniczych bardzo prosimy o zabranie ze sobą lornetek do obserwacji przyrody. Darmowe wejściówki wydawane są w czwartek 27 czerwca i piątek 28 czerwca w godzinach od 16.30 do 18.30 w Centrum Edukacji Grupa Orlen w Płocku. Wejściówki wydawane są do wyczerpania dziennego limitu biletów, czyli 60 sztuk na jeden rejs. Wejściówki może odebrać tylko osoba dorosła. Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 bilety, a w przypadku okazania karty dużej rodziny maksymalnie 5 sztuk. Rejsy przyrodnicze po Wiśle realizowane są w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesów PKN Orlen, której jednym z priorytetów jest ochrona przyrody i kształtowanie wrażliwości ekologicznej. To wydanie naszego programu dobiegło końca. Kolejne studio Grupy Orlen oczywiście za tydzień. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.